po tej prezentacji, którą tutaj widziałem, dosłownie dech zaparło, a wam, jako twórcom tego kontentu, tak, należą się gratulacje i naprawdę chylę czoła. Wszystkim serdecznie gratuluję. Takich filmów o dawnych czasach, ale i historii współczesnej nie powstydziłyby się niejedna szkoła filmowa albo i profesjonalne studio animacji. Młodzież żywo interesuje się historią i nie boi się podejść do niej na swój sposób. Cóż tam takiego jest ciekawego? No, to jest dobre pytanie, bo gdzieś tam od zawsze historia stanowiła bardzo ważną część w moim życiu. Zawsze mnie to fascynowało. Od dziecka naprawdę bardzo lubiłem przeglądać różnego rodzaju książki historyczne, gdzieś tam oglądać filmy o tej tematyce, no i jakoś tak się tym wszystkim zaraziłem. No i postanowiłem podążyć w tym kierunku. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie, rzekł kiedyś wielki hetman Jan Zamoyski. Nie mógł nawet przypuszczać, jak długo te słowa pozostaną aktualne i jak nowatorskie formy może przyjąć nauka. Każdy film jest na inny temat, wykonany dowolną techniką, a więc może być to film, może być to animacja, mogą być to zdjęcia poklatkowe, wylepianki, najróżniejsze sposoby, aby stworzyć prezentację. A są to krótkie prezentacje, więc forma musi być szybka, zwarta i sugestywna. Młodzież uczyła się historii, aby mogła lepiej spojrzeć w przyszłość, aby miała te podwaliny, aby miała ten fundament, na którym rozwijała się Polska, ale też na którym rozwija się młodzież. W tej edycji wygrali młodzi filmowcy z Technikum nr 1 w Gorlicach, a konkurs Patria Nostra poza Małopolską i polskimi szkołami na świecie odbywa się także na Mazowszu i w Wielkopolsce.